Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to znowu. To znaczy nie znowu się modlę, tylko słowem znowu. Może to i dziwnie brzmi tak, modlić się słowem znowu, no bo znowu się modlę, znowu nagrywam, znowu coś tam. Słownikowo, kiedy zerknąłem do Greki, to, yy, to tłumaczenie znalazłem następujące. Że chodzi o czynność, która już się wydarzyła i powtarzana jest na nowo. Znowu zebrali się wokół Jezusa, znowu zebrali się przy Nim. I to słowo znowu towarzyszyło ówczesnym Jezusowi, towarzyszy nam. I słuchajcie, chyba kluczem jest, by to znowu uczynić takim, które powtarza jakby jest algorytmem powtarzającym to, co najlepsze w naszym życiu. Bo oczywiście możemy znowu nagrzeszyć, możemy znowu komuś zrobić krzywdę, możemy znowu głupot nagadać, możemy znowu to, czy tamto, a z drugiej strony, możemy znowu pójść do konfesjonału, możemy znowu zasłuchać się w słowo Boże, możemy znowu się pomodlić, znowu podać rękę drugiemu człowiekowi, znowu kochać. To wszystko możliwe. Kwestia tego, w jakich kontekstach to znowu osadzimy. To od nas zależy. Niech to Słowo uczy nas, by to znowu było zawsze piękne, dobre, by dzięki temu pomnażać dobro, by jeszcze bardziej kochać, by pięknie jeszcze służyć Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech nas błogosławi i szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.